Dobra, przywitanie, nie wiem czy jeszcze potrafię. Siema widzu, witam na kolejnym vlogu. Dzisiaj z Kasperem idziemy najpierw załatwić papiery do mojej szkoły, w sensie chodzimy z Kasperem do tej samej szkoły, tylko że ja na kierunek, a Kasper ogólnie, żeby poszedł dalej w stronę matury. A później jeszcze do Ikei z Kasperem, bo on coś tam chce sobie kupić, a ja postanowiłem, że ja tego wykorzystam i zrobię sobie z tego odcinek, także już jesteś tutaj nowy, zostaw obserwację, jak to się mówi, i lajka, i obserwację, subik z dzwoneczkiem znaczy. Dobra, wiesz o co chodzi. Pierwsza rzecz, która ci przychodzi do głowy na literę P. Już. Potop. Tam... Dobra, widzowie, ja już znam ten jego potop. On powiedział mi oczywiście, że co innego, bo tylko wiecie, family friendly content, dlatego nie powiedział. Ja idę się teraz myć, robię pstryk palcem i się widzimy, tylko że muszę tą drugą ręką, bo to nie umiem, dobra? Dobra widzowie, plan na życie. Oczywiście najpierw idziemy do Cosinusa, żeby załatwić mi moją szkołę, bo Kasper już swoją załatwił. Nie wiem czy słyszymy, ale auto jeżdżą w pobliżu. Następnie idziemy jeszcze dzisiaj na siłownię, potem jeszcze Ikea i potem jeszcze Kasper chce iść do fryzjera, bo zobaczcie to. Kasper, no nie, no pokaż włosy. Nie no, fryzurka siedzi, milion dolarów. Dobra widzowie, wysiedliśmy z autobusu. Normalnie nie, no, umyłem się i teraz już cały znowu spocony. Kocham, kocham pocić się. Kochasz? Pocić się? Tak. Co powiesz? Ja powiem, że jest strasznie gorąco. Ubrałem się jakbym jechał na... W czasy. W czasy, ale chyba na Antarktydę. Antarktyda to nie jest chyba państwo. Antarktyda jest zimna, Antarktyda jest zimna, mordo. Icy! Zimno, tak jak na polarnej stacji. Odklejki. No, zbliżam się do Cosinusa. Zaraz idziemy do... Maka. Jak nie wyglądasz, Kasper? Dawaj. Dzięki. Ona jest 10 na 10, ale złamała nogę. On jest ślepy. Jezu, widzowie, jaki on jest piękny. O, wow. Latarka się włączyła. Tu się wchodzi? Nie, tam. Rudy się nie dostał, widzowie. Musiałem tam jakieś napisać rzeczy typu, no nie wiem jakie tam były nawet rzeczy, oczywiście pierwsza kraksa to już trzeba było pisać drukowanymi, tak? Wszystko? Tak. No. No ale Michał po prostu, jakimi pisał? Jakie, o jak to są te drugie? Zwykłymi małymi, no, tak? Zwykłymi małymi, ale wszystko się udało, teraz zaświadczenie na badania jakieś czy tam. Dobra, ale chałup, tam mamy przystanek. A, zaświadczenie na badania, czy nie mam stulei i tak dalej. Stój. Widzowie, Kasper cierpi na zbieractwo, oczywiście przed chwilą idziemy sobie. Idziemy i on znalazł materiał od spodni i mówi, to musi być moje. Rozumiecie, to? Nie jest moje. To nie jest... Opie, to jest zbieractwo. Ty pójdziesz ze mną na te badania. Widzowie, kolejne przebitki. Ale piękny gołąb. Kasper mówi, że to wygląda jak lotnisko, widzowie. Weźcie mu coś, przetłumaczcie. Powiedziałem, że tak zrobię. A byłeś w tej IKEA już? Tej. A widzowie, ja byłem właśnie w tej IKEA z Mileną. Milena, jeśli to oglądasz, pozdrawiam cię. A jeżeli tego nie oglądasz, to... Kto to ogląda? Chuci w dół w takim razie na pewno. Nie, na pewno ogląda, na pewno ogląda. Patrz. Wyślij linka, skoro pewny, że wyślij. Ja wyślę, tak, wyślę, żeby były wyświetlenia. Siadaj, Kacper. Randka. No weź. A ja cię odsunęłem specjalnie. Proszę bardzo. Jak ci się podoba ustrój? Zabierz do domu, czy jest problem? Co? Nie mamy domu. A my nie, a... Chłopie, co my robimy w IKEA? Nie mamy domu, a chodzimy po IKEA. To jest nasz dom. Musisz to kupić, chłopie. Wszystko, co dotkniesz, musisz kupić. Od dotyk. Patrz mi na bebek? Nie. Dobra, te miski. Chcesz kupić te miski? Całe, wszystkie. Dawaj. Wiesz, wszystkie. Całą plandekę, chłopie. Wracasz butelki tłuką. Zajebiste biurko. Zajebisty pokój marzeń. Szkoda, że to nie zajeba. To nie ma IKEA, chłopie, nie zapłacili nam. Ale dobra, jak oceniacie moje nowe stanowisko? Piszcie w komentarzu. Nie no, mega jest, chłopie. Ochraniacz podłogi, co? A tu coś jeszcze jest takiego. Podstawka do PC na kółkach. Pokaż jak to biurko działa. Zabieram.
Imagine mieć takie biurko. No, tak. Patrz, automatycznie na poziom. Dwa. Ja pierdolę. Ej, Michał, psujesz. Dół. Dobra, wytnij, chuj. Wzory, patrzcie, co znaleźliśmy. Taką lampę. W sensie, wy nie widzicie, że to świeci, ale to świeci generalnie. Ej, ładny tu tak jest, wiesz co? I patrz, jakie to jest stabilne. No. Zobacz sobie. Mamy pisy takie gumowe, a stabilne. I dobra, idziemy po to. Trzymaj. Piękny nos masz. Wiem. I tutaj taka? Tak, dawaj. Dawaj. Co teraz? Nie, to nie wiem, czy to na pewno twarz jest. To nie jest na twarz. Ale takiego kocka mógłbym mieć w domu. Już mamy. Tyle. Co powiesz? Ja? No ty. Że w końcu te zakupy jakoś wyglądają. Odkąd poszliśmy tam na ten niższy dział, co nie? No, szukaj prześcieradła. Bo tam to nic nie kupiliśmy. Tu są prześcieradła. To są poszewki. Poszwa. A to nie, prześcieradła potrzebujemy. Dobra, zobaczymy, co wykminimy. Koniec zakupów. Tyle, jeszcze musimy iść do magazynu. Kasbra chyba pochłonęła tutaj IK, bo jak na górze nic nie było, to tutaj. Tak. Ja jeszcze muszę właśnie iść odebrać tą lampkę lecową. Wcześniej niby nie pokazywałem, ale jednak nie pokazywałem, bo nie świeciła u was, ale u nas też nie świeciła jednak. Jezu, musimy to iść odebrać gdzie? Do magazynu. Do magazynu, tak. Zrobiłem zdjęcie, więc wszystko wiem, jak to wygląda. Pokażę, jak koszyk wygląda. Pokazałem, że Rana. Wydaliśmy z 500, jak no tutaj tysiak będzie. Obstawiajcie, kto wyda więcej. Nie, kto wyda ile, dobra. Michał, opowiedz. Opowiedz, co się... Opowiedz, co się stało, bo jakby... W sensie, no my poszliśmy jeść do IKEA jedzenie, nagle ktoś tam dorzucił do kosza normalnie. Ja nie wiem, jak to wygląda tutaj. Taka kultura. Nie wiem, co się stało, po prostu się coś wydarzyło, tak? Ty, zegarek! Dobra. Nie, już chciałem mieć to w koszu. Chciałem znaleźć... Nagrałaś mnie dalej? Tak, nagrywam. Chciałem znaleźć widzowie ten... No patrz, jaki zegar zajebisty, no. Chodź tu. Zegar. Chciałem znaleźć opakowanie na buty takie plastikowe, żeby tam buty w kolorach zamykać, ale nie mogę tego znaleźć. Możecie dać mi znać w komentarzu, gdzie takie coś mogę znaleźć po prostu, co nie? Ja o, będę świeczki. Chęci. Lubisz świeczki? Nie, już nie chcę świeczek. Nie chcesz świeczek? Nie. Tak mi wyparela, a potem debet na karcie. Ja 15 tysięcy miałem 3. Dobra, my widzimy się przy kasie. Zobaczyć, kto ile wydał, kogo boli. No nie na pewno. Dobra. No, siema. Buziak lap. W sobie ostatnie zakupy z tym panem, bo on teraz chce w tym wszystkim. Ole by była kraksa. Dobra, Kasper, ty jesteś bogaty, więc ty byś to wszystko kupił. Ej, tam nie ma przejścia. Musimy zwrócić. No tak, ale dobra. Kurka wodna. On chce teraz suszarki szukać, gdzie jesteśmy już przy kasach. Ja już tak się boję. Ale kupiłem widzowie oświetlenie, więc będzie na live oświetlenie. Ja kupiłem bezsensowną głowę. Kupił bezsensowną głowę, bo zobaczy, że można na tym czapkę położyć. To jest widzowie naprawdę. Kicz nad kiczem. Ale nie, serio, ja bym chciał mieć te pudełka na buty. Co jeszcze chciałem kupić, ale tutaj nie było. Prawidła bym chciał kupić jeszcze, ale też nie mogę znaleźć, albo jestem upo po prostu, bo pewnie tutaj jest. Prawidła? No. Do butów takie, żeby usztywniało. Ja to widziałem. No jak ty to widziałeś? No widziałem to. To było tam, gdzie te ręce były. Śmieciu. Gdzie te tam, gdzie ten? Gdzie ja przestawiałem na fakie palec? Nie tam, gdzie ten, tylko tam wcześniej. W sensie tam, gdzie były te takie rzeczy. Nie, no ja już tam nie wracam. Tu będziesz człowiek chodzi zaraz. Fu. Fajną tą szalę. Chcę zobaczyć ten ból. A zobaczyć cenę, jak ma... To na dole będziesz miał kod kreskowy. Nie mam. Poszło. To zacznę od swojego.
Dobrze oddajesz pieniądze. Chłopie, wyglądasz jakbyś, nie wiem. Płaczę. Wyglądasz jakbyś dostał 500 plus i poszedł na zakupy. Czy Bartek jest mądry? Na mnie się grapił, na ze mnie się śmiał. Dobra, ale masz tego tyle, że... Chłopie, zobacz to. To, że wydałeś na razie 119 tylko? To, że twoje dwie rzeczy kosztują połowy moich? Family friendly content, a tu 300 zł. 300 zł. No to co? Przeknie. Oczywiście bardziej zawolał mnie portfel, no. Chciałem kartę. W środku? A w środku tam jest, poczekaj. Muszę to tak... Jestem upośledzony? Jesteś upośledzony? A. Powiesz jeszcze raz? Zobacz, zróbcie ten sprawdzony wyświetleń. Jezus! To wszystko jest moje. Jeszcze suszarki w sumie brakuje, nie? Dobra, to czego ja mam tu schować? Ciekawe było. He? To czego ja mam tu schować? To? To ty torby. Zmieścimy? A nie? Bo to jest ciężkie. Dobra, no to byś mi już. A kiedyś mi jedzonko? Aha, ja tylko ma to jeszcze stawiać maka. Tak. Ty się zamieniłeś, nie wiem. To ci jest nie tak. 10 łapek w górę i Kasper stawia maka. 10 łapek, jak to brzmi. Tak, 10 tysięcy łapek w górę. Powiedziałem 10, żeby był ten maczek. To połóż na wierzchu. Tak? Na szkło do szkła nie. O, dobra. Autobus, muszę cię ochrzanić. W sensie wyśmiać go widzę, bo już mu pękła reklamówka. Zapakował na Janusza, kupił tylko dwie reklamówki, cwaniaczek. Teraz nosi, jakby był jakimś kurierem i mi lody kaktusy znowu przynosił. Ty wcale nie kupiłeś reklamówki. Patrzcie widzowie. To jest Janusz, cebula. Widzicie to? Dobrze, na autobus szybko. O kur... Labirynt. Buziak dla widza. Weź w ogóle. Wnioskuję o ucięcie jego frajerskich nóg, bo ma za długie, chłopak. Dobra, widzowie, teraz idziemy widzi, do... Widzi, że idę i debil nie widzi, że idę. No to jest... Ja wiem, że ty ślepiec, ale nie musisz tego tak pokazywać. Mam powiedzieć, co ty masz? Duże nogi? Nie, co innego chciałem powiedzieć. Co tam jest? Wypieprzaj to. Idziemy teraz do kaskady, co zjeść. Oczywiście Kasper stawia, bo cukier tata dzisiaj, wiecie, jak to wygląda. No i co? I zobaczymy się przy jedzonku, buziak. Ekstra. Kasper, jak szybko stracić pieniądze i wydać 100 na jedzenie dla 100 osób? Jest masa na siłowni. Dobra, smacznego. Co poszło nie tak z naszym jedzeniem? Widzowie, tyle. Hyc i hyc. No, jest dobrze? Na wynos? Idę. Dobra, tak jak widzieliście, my już jesteśmy w domu, wróciliśmy. Tak, proszę bardzo, wygląda cały dom dookoła. Mega czysto. Gdzie jesteś? Tutaj. Chwilka. Tak wyglądają nasze zakupy, moje i Kaspra. I zaraz wszystko wam po prostu pokażemy tak dokładniej. Dobra, widzowie, Kasper kupił taką lampę. W sensie, on potem ją podłączy, czy teraz ją podłączysz na przebitka, żeby... Teraz? Ta. Dawaj. Po co ona jest? Żeby tą czapkę nosić na górę. Tak, żeby tą czapkę co na... Pokaż ją od razu na tym. Dawaj. No i ta czapka właśnie do tego służy. Jak chcecie mieć coś takiego za 90 zł... Czapka, tylko głowa, czapka jest święta. Dobrze.
Widzicie? To jest pierwsza rzecz. Ja kupiłem, widzowie, w końcu to do kawy. Nie wiem, jak to się nazywa. Jak wiecie, to mi napiszcie. W sensie ja wiem, ale zapomniałem. Mega git urządzonko. Będzie pita kawka teraz częściej. Kolejny produkt to jest taka świeczka. Jamlik. Bardzo ładnie pachnie. Nie wiem, czy... Wanilię wiem. Wiem, że to jest wanilia. Rzecz, ostatnia rzecz to jest taka lampka. Przepraszam za syf w pokoju, ale... No, po prostu późno wstałem i Kasper mnie obudził, że jedziemy i elo. Nie zdążyłem zrobić. Taka bardzo ładna lampka do live'ów. Wydaje mi się, jest bardzo solidna, bo ciężka, jak to nosiliśmy. Ciężka. Bardzo ładna. A zatem co? To by było tyle na vlogu. Jeżeli wam się podobało, to dajcie znać w komentarzu, jaki jest odbiór pod tym vlogiem. Kasper mi daje jeszcze moje rzeczy z mojej szkółki. I co? My się żegnamy. Widzimy się kiedy? Jak będziemy mieli pomysł? Trzymajcie się. A jeżeli jeszcze nie obserwujesz... Nie. Jak to? Nie subskryb... A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw taki czerwony przycisk, jaki jest tutaj. Jak będzie, jak będę go miał, to go zrobię, a jak nie, to go nie będzie po prostu, okej? Okej. Ale czerwony tam na dole. Trzymajcie się, yo.